Nie? Chciałbym w jakiś sposób uroczysty odczytać życzenia z błogosławieństwem nadesłanym od księdza biskupa ordynariusza. Jest to znak, że nie tylko wy, kochani, przeżywacie w rodzinie to święto, ale cała wspólnota Kościoła, a szczególnie wspólnota diecezjalna czy parafialna cieszy się z tego wielkiego waszego daru. Powiedział się to, że odczytam ten krótki tekst. Czcigodni małżonkowie jubilaci, z wielką radością włączam się duchowo w świętowanie 50-lecia sakramentu małżeństwa, które w dniu dzisiejszym przeżywacie w gronie swoich najbliższych żonach. Wpakujemy się w przykład świętej rodziny, w której odkupiciel żył jako człowiek ze swoimi rodzicami. Wspólnota ta stała się bowiem symbolem moralności życia codziennego. Dziękując za przykład waszej miłości oraz życia rodzinnego na wsi rodziny z Nazaretu, przesyłam z serca płynące błogosławieństwo, podpisał ksiądz biskup Andrzej Suski, nasz ordynariusz. Drodzy jubilaci, my wszyscy przyłączamy się do tych pięknych życzeń. Chcielibyśmy wam życzyć tego, co jest najpiękniejsze. Pokoju Chrystusa. Przypomnijmy sobie, że wesele naszych rodziców odbywało się przy świetle lamp naftowych. Także świat się zmienił przez ten cały czas. Dwie trzecie z tej 50-letniej epoki rodzice przeżyli w czasie komuny. Jedna trzecia, bo to już ponad 17 lat w wolnej Polsce. Przy okazji chciałbym podziękować naszym rodzicom za to, że są i byli wspaniałymi rodzicami i dziadkami. Że zawsze nas obdarzali miłością, zaufaniem i byli dla nas, służyli nam pomocą. Naprawdę, jak ja wyglądam? Pięknie. No to i nie. Mogę wszystkim pokazać, jak wygląda. Prawdopodobnie składamy wyrazy uznania i podziwu za wasze świadectwo chrześcijańskiego wzoru. I wam wszystkim, Tobie Oleńko, za wykonanie tego wspaniałego dzieła. No i wszystkim osobom, które się tutaj podpiszą. Także teraz można się zacząć podpisać. Wypił sobie to, że za dużo. I lampa błyskowa zaczęła światło na nogi. Życzymy, aby łaskawość Boga błogosławiła swoją mocą, dając siłę, zdrowie, dobre samopoczucie, pogodne i spokojne życie. A domowa patronka Matka Boża Nieustającej Pomocy, niech ma wesele jubileusz galanty, ukoronowanie Janka i Hanki. I oby wam się dobrze działo, lecz bez przesytu, w miarę, nie za mało i bez przesady, spokojnie i miło, bo to jest ważne, aby się... Kochani cioci i wujku, w tak wspaniałej chwili chciałbym powiedzieć, że podziwiam wujostwo za tak piękny dowód miłości małżeńskiej, którego zwieńczeniem jest rocznica 50. waszej wspólnej drogi. Jak silna jest to miłość, miałem możliwość dowiedzieć się osobiście blisko 30 lat temu, w czasie trudnym dla całej rodziny. Być może był to ten najważniejszy dzień. Nie pamiętam. Fragment pamiętnika naszej mamy, który jest encyklopedią, źródłem naszej wiedzy i przypominającym nam chwile, które przeżywa nasza rodzina i bliscy.
Jest rok 1957, parę miesięcy po śmierci ojca, który zmarł 4 lutego. 9 września, Jadziurka urodziła córeczkę Marynkę. Ślub Janka z panią Haliną Jedliszewską, biologiem, odbył się 14 września w Żarnie, w kościele parafialnym. Gości było dużo. Poza Jadulą były wszystkie dzieci moje. Z powodu żałoby nie tańczono. Stoły uginały się od smacznych potraw, tortów i naporów. Państwo Liszewscy gościnni i sympatyczni. Niestety kontaktu z nimi nie mam. Ani razu mnie nie odwiedzili. Gdyby żył Boleś, byłoby może inaczej. Hania, ładna i zgrabna dziewczyna. Jak się później okazało, świetna gospodyni o złotych rękach, co to ugotować, uszyć i kuchnię pomalować potrafi. Stwierdzam, że Janek zrobił dobry wybór. Małżeństwo udane i jestem w nim spokojna. Chciałam również poprosić Michała i Stasia tutaj, może do ojca i przekazać im trochę pamiątek rodzinnych. Nie są autentyczne rzeczy, bo ja sama też nie posiadam. Ale zebrałam i opisałam. To są takie różne rzeczy. To są kopie różnych starych zdjęć, które starałam się podpisać. Jest na przykład paszport naszej babci Zofii Łabickiej z 1900 roku. Jest metryka naszego ojca Bolesława, metryka, oczywiście ksero, dziadka Hanasza. Stara tam bliżej. Za to, że przede wszystkim byliście na mszy świętej naszej intencji. Zrobiliście nam tym ogromną przyjemność i bardzo wam za to dziękujemy. Dziękujemy wam również za udział w tej dzisiejszej uroczystości do najbliższych osób. Wiązało się przyjazd na tą uroczystość, wiązało się z wielkimi trudami i z odległościami. Moim dzieciom, Dorotce i Michałowi, bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości tak wspaniale i tak przyjemnie. Dziękuję, że wbrew mojej woli. Zaczęła i w pewnym momencie nie było wiadomo, czy będziemy mogli. Nikt nic nie wiedział, ale anytime. Dziękuję bardzo serdecznie za te wszystkie toasty, dobre życzenia, prezenty oryginalne od was wszystkich. Jesteśmy naprawdę szalenie wzruszeni. Nie spodziewaliśmy się, że to taki obrót przyjmie. Ale to wszystko z tego powodu, że to minęło już momentu, kiedy to 14 września 1957 roku wzięliśmy z Hanią ślub w kościele parafialnym we wsi rodzinnej Żałę pani w powiecie lipińskim. Jak się nazywał ksiądz, który pan udzielał ślubu? Ksiądz nazywał się Jaroszek. Bardzo potrzebny, dobry ksiądz. Bardzo go lubiliśmy, kochaliśmy. Wzięliśmy do kościoła w Orszaku, który na pewno początku jechał Chevrolet służbowy profesora Piśmiera, w którym siedziała młoda para. W drugim samochodzie były tylko dwa samochody. Samochód był Fiat Polski, wyprodukowany w 1936 roku, Fiat 500.